Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Bioshock Infinite u mnie na kanale. I tak, dotarliśmy do Emporii, która na tyle na ile rozumiem jest czymś na zasadzie stolicy Kolumbii, co jest trochę dziwne, bo jakby Kolumbia nie jest krajem, jest miastem. Ale tak, wydaje się, że to tutaj w Emporii skupione jest wszystko. Wszyscy uciekli, no cóż. Bagaże zostały, ale ludzie uciekli, dobre i tyle. Idealna okazja dla takich dupków jak ja, którzy przetrząsną ludziom portfele i torby, prawda? O! Superansko. Wiem, że już o tym mówiłem, aczkolwiek Elizabeth w tym stroju wygląda genialnie. Ogólnie jakby w tej grze kolory, jakby definitywnie oryginalny Bioshock, oryginalne dwie części Bioshocka nie miały aż takiej wyraźnej kolorystyki. Nie miały aż tak wyraźnej kolorystyki. Twierdzę, że tutaj... Mój Boże, nie mogę znaleźć autu. Twierdzę, że tutaj kolory wykonują niesamowitą robotę. Do tyłu, Booker, do tyłu. Do it now. On it. O, nice. Tak, dalej tu jestem. I'm still there. Dobra, co mogę zrobić? Chodź tu! Tak, Undertow potrafi naprawdę przyciągnąć zajebiście dalekich wrogów, zajebiście oddalonych wrogów. Holy shit, ale oni mają damage w tym momencie i ilu ich kuźwa jest? Och, dobra, ogólnie tak, ja muszę coś wyłączyć, ponieważ... Nie mówię tutaj o zmianie poziomu trudności. Art subtitles, whatever, enemy health bar, to jest spoko. Gameplay może? Bardzo mnie denerwują te napisy pokroju. O, kiedy Elizabeth cię skrzesza, wrogowie też są uleczeni. Nie wiem, wiemy, że to mała rzecz, ale strasznie mnie to denerwuje. Go ahead. Done. Holy shit, jest ich naprawdę kurwa dużo. To prawie byśmy się zbliżali do końca gry czy coś, nie? Dziękuję. Gdzie byłaś z tym kuźwa chwilkę temu, kiedy potrzebowałem pomocy? Dobra. Ruszałem bardziej agresywnie, definitywnie stanie z tyłu i strzelanie powoli to nie jest ścieżka tej gry. Kto jeszcze, kurwa? I znowu nie wiem, kto do mnie strzela. Mój Boże, jak ja bym chciał widzieć przeciwników. Ty, tu jesteś, kurwa, kręku. Nie mogę się, kuźwa, przedrzeć. Demyt, proszę cię, och. Jakby, ja wiem, oczywiście to dalej jest kwestia moich umiejętności i tak dalej, jakby tego sobie nie odejmuję, przegrywam z własnej woli, ale głównie przegrywam z własnej woli, z własnej winy, ale głównie dlatego, że kurwa nie widzę wrogów. No i teraz... Tu jest ziomeczek. O, chodź tu. You need salts. Catch Booker. Jasne, dawaj, dziękuję. Do it now. All right. Nie, to nie tego chciałem. That's all I've got. Dobra. Okej. Okay. Poszło absolutnie fatalnie. No cóż, w końcu zbliżamy się do końca gry, musi być trochę trudno, prawda? Że tak się troszkę wytłumaczę. Co tam chymasz, Elizabeth? Co tam chymasz? Dobra, jakby to już mnie nie bawi. O, repeatery też mnie niestety nie bawią. Damn it! To już wolę naprawdę tą obrotówkę, aniżeli repeater. I Booker stoi. Nie wiem czemu, nie mogę się ruszyć. Tu jest niewidzialna ściana, w tym miejscu.
dobra. Teoretycznie wiem, że mamy iść tędy, ale dobrze wiem, że jeszcze tutaj było przejście, prawda? A, tu by the way były apteczki. A, o, okej. Well shit. Mogłem przejść tędy, definitywnie dałoby mi to lepszą pozycję. A, mam tylko 50 dolców, tak więc mogę się, no, smoknąć. Dużo, mało? Średnio? Not bad. Za mało, żeby cokolwiek ulepszyć, ale... Think you can crack this one open? I'll see what I can do. What is it about that song that brings in the bird? It always has. When I was younger, I used to be excited when I heard it. Excited? He was all I had. He fed me, brought me books. He was my friend. Friend? Until I grew up. Then I hated him, because he was my warden. He's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. Done. Ogólnie widzicie jakby o co z tym chodzi, prawda? Widzieliśmy plany Finka, a także jego przemyślenia na temat tego, co widział w rozdarciach, w terach. Widzieliśmy jego przemyślenia na temat Big Daddy'ch. Songbird to Big Daddy i został dopisany do chronienia Elizabeth, tak samo jak Big Daddy chroniły siostrzyczki. I tak, oto i skalpy. Fitzroy is no better than Comstock. Ta. Was she? Once people get their blood up, it ain't easy to settle it down again. This is on our hands, isn't it? There. Sure thing. Yep. Ogólnie tak, oczywiście Kolumbia. Ja pozbędę się tego, to już mi nie służy w tym momencie. Kolumbia jest zamieszkana przez potwory. Przez ludzi pokroju Comstocka, Fitzroy i wszyscy są siebie warci. Czy ja mam coś innego godnego uwagi? Skyliny. Mele użyłem za rzadko. Whatever. Mele. A ja mam teraz co? Aha, mam 30% szansy. Nie, to wiecie co? To dosłownie... To dosłownie wolę wrócić do mojego szybkiego przeładowania. Ogólnie tak, wiem, że są ubranka. Jakby każda część garderoby. O właśnie, może dać nam zwiększony damage krytyka. I wiem, że jest taki set, który pozwala jakby osiągnąć, nie wiem, chyba 200% krytyka, czy coś takiego. O, wow, mam dokładnie te dwie same pary spodni. Fenomenalnie, naprawdę. Więc jeśli uda się zgromadzić te rzeczy, to naprawdę wtedy wrogowie umierają. I wiem, że generalnie miałem dużo szczęścia, jak grałem sam na najwyższym poziomie trudności, dobijając trofea oczywiście. Ponieważ bardzo szybko mi się ten zestaw trafił i mogłem bardzo sprawnie przebijać się przez przeciwników. Locked. Elizabeth. Looks simple enough. Ready. Oh, deadly stampede. Ach, uwielbiam oszukiwać system. O, cześć. Co my tu mamy? Coś widzę. To kasa. Czemu? O, dzięki. Ogólnie tak, nie wiem czemu jak już mamy tą kubkę kasy, to czasami Booker podnosi całą kubkę kasy na raz, a parę monet zostawi. Innym razem musimy dłubać za monetami osobno. Dziwna rzecz. Dziwna rzecz. O. I infuzja. Więcej życia. Jesteśmy bardzo... potężni. O! Infused with greatness. Ta torówka powinna być za zdobycie każdej infuzji. A ja nie mam jeszcze wszystkich, nawet licząc z DLC. Come on. Come on. Definitywnie możemy ulepszyć Bookera na maksa tymi infuzjami. To pamiętam.
No dobra, czym by ich tutaj fajnie jebnąć? Co powiecie? Co widzicie? Szybko i sprawnie, tak jak lubię najbardziej. O, to ma... o mój Boże, to machine gun, tak. O, co ja teraz chcę? No dobra. Machine guna mam na maksa ulepszonego, prawda? O mój Boże, czy wy zdzieracie, kurwa, tym ludziom skórę z twarzy? Naprawdę nie widzicie w tym wszystkim żadnej ironii? This prophecy business. You don't think anyone can really see the future, do you? I saw something once when I first got here. A dream. It was New York, but larger than any New York I ever saw. It was burning. None of the prophet's magic is rubbing off on you. Possible, possible. O. Tak, jasne, zachowuj się jak zwierzę. To uczyni wszystkich mniejszymi rasistami, prawda? What are you doing? Do it. On it. Empty the jailhouses. Burn down the mountain. I haven't found anything. O, poproszę, dziękuję. There's no way. I'll keep my eyes open for more. Okej. Easy peasy. Kuźwa, no ammo szybko wychodzi, naprawdę. Nie, jakby. Kurde. Nie, nie warto. Jakby definitywnie teraz na maksa ulepszony machine gun robi lepszą robotę niż ten crank gun. Spójrzmy przez lornetkę. O ile kiedyś uda mi się kurwa namierzyć. O! No fajne widoczki, nie powiem. Orzeszki, gin, niekoniecznie. No i otwieraj. Take a look at this. No problem. It's done. Szybko poszło. Snajperka, whatever. Dobra, ruszamy. Oho, nasi starzy znajomi. I just realized who those two are. They, well, at least she. Invented the technology that allows the city to float. Giant balloons. Quantum particles, suspended in space-time. Tak, tak, oglądałem Ant-Mana, wiem o co chodzi. Not giant balloons. But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. Are you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come. No. Ah, maluję sam siebie zamiast nią. I don't think this syntax has been invented yet. It would have had to have been. Had to have had been. That can't be right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Odd, isn't it? What's odd? The fact that we sometimes finish each other's sentences. Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city bit. So, tak, Elizabeth ogarnęła w końcu, kim jest ta dwójka, przynajmniej kim jest pani z tej dwójki. To Rosalind Lutes, tak, dokładnie ta pani, której znaliśmy dziennik na samym początku gry, audiodziennik, to znaczy bardziej dziennik o niej wspominający. To ona wynalazła cząsteczki, które pozwalają Kolumbii unosić się w powietrzu. Tak, Booker myślał, że Kolumbia lata na balonach, żeby nie było, tak więc jakby... No, Booker jest człowiekiem wielu talentów, ale fizyka raczej nie jest jednym z nich. He was grooming me, wasn't he? Comstock? Yeah, I think so. Why lock me up? I'm guessing you didn't want to be groomed. Maybe he had something in the works to make you agreeable. Like what? Tak, najwidoczniej Comstock
planował coś dużego, jeśli chodzi o Elizabeth. To nie powinno być żadnym zaskoczeniem, ale wiecie. Hej, dupki, łapcie. Great Balls of Fire. Tak, więc nie wiem, o co chodzi z tą dwójką, w sensie teraz gra ich podpisała. Są to Rosalind oraz Robert Lutes, Lutesowie. Aczkolwiek według książki, którą czytała Elizabeth, ta dwójka zniknęła lata temu i nikt ich od tej pory nie widział. Tak więc, no, dzieją się niewesołe rzeczy. Definitywnie gra, im dalej jesteśmy, tym bardziej uderza w tajemnice naukowe. To jest generalnie fascynujące, ponieważ... To jest fascynujące, ponieważ pierwszy Bioshock nigdy nie wbijał się aż tak bardzo w naukę, jaka jest za, wiecie, za tym wszystkim, za logiczne myślenie, o tak to nazwijmy. W sensie wchodzisz do tego Rapture i okej, plazmidy, no okej, były ślimaki, tworzą Ewę, tworzą Adama, z Adama tworzą się plazmidy, więcej nie pytaj graczu, just deal with it, okej? Podczas tutaj, kiedy mamy te wizje, te właśnie rozdarcia, i to one wydają się być głównym punktem zwrotnym całej opowieści. Wydaje się, że całe to miasto nie zaistniałoby, gdyby nie istniały również one. I tłumaczą one wiele rzeczy, tłumaczą one moce Elizabeth, tłumaczą one wizję proroka. Prawdopodobnie może również tłumaczą to, co się dzieje z tą dwójką, którą widzimy od początku, i tego, że ewidentnie ta dwójka, Lutesowie, są świadomi tego, co się dzieje i tego, jak to się wszystko skończy. Więcej damage boosta. Więcej damage boosta, prawda? Pierwszy upgrade do 40, teraz 25. Not bad, not bad. Wow! What the fuck, bros? Skąd się tutaj kurwa wzięliście, frajerzy? Człowiek się pochyla do automatu, a zanim się drechy pojawiają. Znowu presto. When we next meet, it won't be to parley. See, I went out to that Hall of Heroes to scalp your false shepherd for you. Turns out, though, DeWitt speaks Sioux. He helped me to swap words with this crippled child I've been, looking after. Now, after hearing how the kid has fared in your city, I'm thinking when we take your pelt, I'll let him hold the knife. Okej, Preston, na tyle, na ile dobrze zrozumiałem, przekonał się do Bookera w tym uniwersum. O, dobra, okej, czyli teraz musimy iść tam. Tutaj chyba mamy ostatnią zagadkę związaną z hasłem w grze. It's locked. Keep a lookout. Wiecie, z hasłem oraz kodem. Got it. Elizabeth otwierała sejfik. 250, not bad, not bad. O, jeszcze mamy to do opróżnienia. Ogólnie tak, jak zapewne zauważyliście, póki co przestało nam iść aż tak dobrze, jak szło na początku. Zacząłem częściej umierać definitywnie. Dlatego też staram się wyciągać kasę skąd tylko mogę, by poulepszać tu i ówdzie Bookera, jego bronie, moce i tak dalej. Stary. Op. No proszę się. No coś tego damage'a nie czuję, nie? Jakby czujecie? Widzicie to? Tutaj otworzy się później.
Gra definitywnie częściej stawia teraz automaty z upgrade'ami. Tak dużo, dużo częściej. Mój Boże, gdzie jest przeładowanie? Widziałem gdzieś przeładowanie. O, tu. Cyk. Och, nie stać mnie. Brakuje mi 50 dolców. Damn it. Cyk. Appreciate it. Okej. Tak lepiej. Trójeczka. No, teraz nasza giwera ma kopa. Teraz nasza giwera szybko się przeładowuje. Jesteśmy coraz bardziej ustawieni. Mele kile dają mi życie. Cudownie, jakby zabójstwa z mele w tej grze. No cóż, wiem, że ogólnie prawdopodobnie są buildy pod mele w tej grze, jeśli się wydropi, wiecie, dobre rzeczy, jeśli trafią się dobre rzeczy w tym sprzęcie. Ale come on, to wymaga tyle szczęścia, jakby w pierwszym i drugim Bioshocku można bardzo kontrolowanie stworzyć postać pod walkę mele, ponieważ zarówno Jack, jak i Big Daddy i Delta, oczywiście Big Daddy Delta, mają niezłego kopa z mele od samego początku i wiecie, zdobywacie toniki w bardzo kontrolowany, oskryptowany sposób. Well, tutaj tego nie ma. Coś się tam wydawało mi się. O, sztabka złota, jakże kuźwa randomowo. Muchy w kiblu. Och, jakby publiczne toalety nie były normalnie koszmarne. I tak, o jeśli nie mylę, to w tym miejscu, bo to jest sekret ukryty, w tym miejscu znajdziemy ostatni wigor. I zdaniem wielu jest to najbardziej przekruszony wigor w całej grze. Elizabeth! Superansko, dziękuję ci. That's all I have. Wow, dostał tyle damage. O mój Boże, widzieliście to przeładowanie? Damn it, Booker. Damn it. To było jakby Czekajcie, ja to muszę zobaczyć jeszcze raz. To przeładowanie trwa by kuźwa klatkę animacji w tym momencie. Może kuźwa dwie. To jest chore. A dobrze, wiem, że są jeszcze inne ciuszki, które pozwalają podkręcić czas przeładowania. Więc jeśli byśmy dorwali się do nich, to oh my. Wow. My znaleźliśmy wytrychy w zwłokach. Nie sądziłem, że to jest w tej grze. Tak się da. Tak. Here you go, you sons of bitches! Cyk. Kill your oppressor. Dobra. O, jeszcze żyjesz. Here you go. Okay. You need salts. Sayonara. Czemu ja się w ogóle kurwa trudzę? Hop. Elizabeth, Tesla. Wow, 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 wow. Okej, okay, czy... Cyk. I'll try to keep you stocked. Cyk. Cyk. O nie! Moje perpetuum mobile
zabijania wrogów skończyłoś. O, o mój Boże, tak. Jesteś cudowna, Elizabeth. Dziękuję ci za pomoc. Postaram się być lepszym człowiekiem. I ponownie nie widzę, kurwa, wrogów. O, widzę wrogów. Nawet nie wiem, gdzie jesteście, kurwa, panowie. Ktoś umiera. Tarcza, dobra. Mega mi się podoba mechanika tarczy w tej grze. Twierdzę, że połączenie tarczy oraz zdrowia to jest kuźwa najlepszy patent na strzelankę. Wiecie, regenerująca się tarcza plus zdrowie właśnie. Powiadasz? Powodzenia. To jest twoja śmieszna pałeczka. Nie, nie, chodzi mi o to. Powodzenia. Cyk. Super Ansko, tego potrzebowałem. Machine gun, machine gun. Wow, to kurwa duża walka, żeby nie było. Kurwa cover, tak? Cover. Cover. Super. Liczyłem na taką bardziej bolącą rzecz, nie? Żeby nie było. O, to kolejny frajer. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Odwrót taktyczny. Dobra, jeden pocisk. Bardzo szybko załadowany, a dalej jeden. Piu, 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 piu. Będę strzelał moimi niewidzialnymi pociskami w tym momencie. Kurwa, poważnie, 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 poważnie. O, dobra. Dobra. Nie ma się, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? No ja cię, kurwa, proszę. My man, umieraj! Go ahead. Done. Naprawdę nie lubisz swojego życia, star. O, tak, dziękuję. Dobra. Czas wyrównać szanse. Dobra. Okej, to była fajna walka. Dużo bardziej kontrolowana niż poprzednie, definitywnie. O, tutaj miałem crank guna. No cóż. Nie zwróciłem na to uwagi. Karabin. Lepszy karabin niż... kuźwa pusty ten, nie? Niż pusty pistolet. W sensie pusty magnum. I'll wait down here. A, by the way, to jest wkurzające. Booker nie umie chodzić po drabinach. Tak, musimy wykonać ten absurdalny, dziwny parkour. Bo Booker nie może po prostu wejść na drabinę i tyle. O, cyk, portfel, cyk, cyk, cyk. Burst gun. Okej. Volley gun. Dobra, to już wolę volley guna w tym momencie. O, tu. Open it! Bup. Okej, tak lepiej. Nie, żebym super fanem tamtej broni, ale tak jak już mówiłem, nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Jeszcze apteczka. W końcu trochę pocisków. O! Dziękuję. Bardzo mi się podoba, jak właśnie Elizabeth, wiecie, wypstrykuje jednym palcem te monety w kierunku Bookera. Fajna mała animacja. Think you can crack this one open? Okay. There you go.
Lutece field entangled my quantum atom with waves of light, allowing for safe measurement. Sound familiar, brother? That's because you were measuring precisely the same atom from a neighboring world. We used the universe as a telegraph. Switching the field on or off became dots and dashes. Dreadfully slow. But now you and I could whisper through the wall. Tak, proszę. Czyli Robert Lutece, czy też gentleman, jak go wcześniej znaliśmy, jest odpowiednikiem z innego wymiaru. Innowymiarową wersją Rosalind. Nawet nazwała go bratem. I ta dwójka, jako że są swoimi odpowiednikami z innych wymiarów, to w tym samym momencie, w dwóch różnych wymiarach badała ten sam fenomen, te same... zajmowała się tą samą nauką na dobrą sprawę. I... jako że zajmowali się tym samym, to coś się tam definicji zgliczowało, to zupełnie przypadkowo zaczęli się z nią porozumiewać, coś na zasadzie alfabetu Morsa. O, okej, okay, troszeczkę, cudownie. Wow! Co mnie tak, kurwa, zanihilowało? Elizabeth, postawisz jeszcze raz może te tutaj, te fajne apteczki? Jakby, o co chodzi? To było, kurwa, dziwne. Tak, Basics zaczęli się ze sobą porozumiewać, bo badali to samo, tak, tyle miałem do powiedzenia. Teraz zrobimy to w ten sposób. Okej. Okay. A, to był snajper, dlatego mnie tak, kuźwa, skosił, jasne. Nie, ja myślałem, że stoi, wiecie, paru randomowych ziomków z karabinami. Nie spodziewałem się snajpera, który ściągnie im tarczę i życie na hita. Yep, jeśli przejdziemy przez to, to nie ma powrotu. Więc możemy jeszcze zajrzeć do księgarni. Na szczęście z soli akurat znajdujemy tyle, że możemy sobie pozwolić na... Nice. Na hakowanie, na, wiecie, opętywanie tych, mój Boże, tych automatów. Dobra. Okej, okay, ulepszone na maksa, superancko. Can you open this, Elizabeth? Let me see. By the way, chyba może mi się tak tylko wydawać, to może być moje błędne przekonanie, ale mam wrażenie, że nigdy nie miałem aż tyle wytrychów w tej grze. Brother, what Comstock failed to understand is that our contraption is a window not into prophecy, but probability. But his money means the Lutece field could become the Lutece tear, a window between worlds, a window through which you and I might finally be together. Yep. Nie warto. Tak. Oczywiście badania Rosalind finansował Comstock. Przy czym Comstock oczywiście cały czas mylił pojęcia, kiedy Rosalind mówiła mu, że jest to okno, czy też może drzwi do innego wymiaru, to Comstock widział w tym tylko i wyłącznie możliwość kantowania ludzi, szukania w innych wymiarach odpowiedzi na rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły w jego wymiarze. I tak, to wyjaśnia wizję proroka. To nie były żadne wizje, żadna boska moc czy coś takiego. Nie. Sally! The bastard snuck in while the Vox was shooting up the place and took my girl! Got her locked up in the salty oyster, his hidden closet he keeps all his treasures. Just need to hit the button under the register to open it, but... tak, gościu spędzał sobie miło czas. Gościu od dziennika, to właśnie słyszeliśmy. Spędzał sobie miło czas w barze z tajemniczą Sally i wtedy wpadli Voxowie i zaczęli robić rozpierduchę.
On chciał ratować Sally, więc zamknął ją w tajemnej skrytce, gdzie barman trzymał swoje najlepsze skarby. I tak, przycisk znajduje się pod ladą, by otworzyć tą tajną skrytkę. Tak więc okej, dobra, chodźmy pomóc Sally, prawda? Bardzo bym chciał dostać machine guna. Bardzo, bardzo. Tak, teraz mamy z nim macki, by the way, a co? Satysfakcjonujące. O Jezu, jeszcze jeden! Chryste, panie, panowie! To jest chyba ostatni taki moment w grze, kiedy musimy się trochę kręcić tej nazad. Potem już będziemy szli tylko i wyłącznie do przodu. A nie, 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 dobra, jeszcze będzie jedna taka pseudo otwarta lokacja. Goddammit, kolejny! Cyk. Zepreppen, że widziałem tutaj gościa wcześniej, nie? A tu jest. You bet! Okej. Definitywnie grając w Infinita mam większą chęć przełączania się pomiędzy mocami aniżeli w oryginalnych Bioshockach między plazmidami. Definitywnie. Czy coś masz? Aha, dobra, to jest zwykły ziomeczek. Nie, nie to. O nie, on wyssany, a się nie świecił. Tak? Dobra. A, i w ogóle to jest jedna wielka ściema, ponieważ gościu mówił, że... właśnie, o, tak, pod ladą jest przycisk. I teraz tego przycisku, póki nie znajdziecie, tamtego dziennika nie ma. Tak, sprawdziłem to, grając któryś tam raz Infinita. Podszedłem tutaj, przycisku nie było. Wróciłem po wysłuchaniu, przycisk się pojawił. I tak, oto i nasza ostatnia moc. A także Sally. We just risked our lives for a bit of titillation. I think I knew her. Worked at a bar on Houston Street. I bet you did. Wow, najwidoczniej Booker znał tą randomową panią. O, mamy infuzję, trubeczko. I mamy Return to Sender, zwrot do nadawcy, nasz ostatni wigor. Nie wiem czemu głowa Spartiaty. Ej tak, nasze ręce zmieniają się w magnesy. Ręce i kości, to co widzimy, w sensie bardziej skóra i kości. I tak, teraz możemy łapać pociski w dłonie i wystrzeliwać je z powrotem. Jap. I to jest zdaniem wielu najbardziej zepsuty wigor w grze. Możesz się przehaksować przez całą granię. Brother, into a new reality, but your body rejects the cognitive dissonance through confusion and hemorrhage. But we are together, and I will mend you. For what separates us now but a single chromosome? Tak, czyli brat Rosalind, Robert, raczej odpowiednik z innego wymiaru, udało mu się przejść przez wyrwę. Jego ciało niestety zostało bardzo uszkodzone, ale Rosalind zaopiekuje się swoim bratem. W końcu jedyne, co ich oddziela, to jeden chromosom. Widzicie, łapiemy pociski w rękę. I możemy rzucić z powrotem. Hooker, catch! Dzięki. Do it. Sure thing. I'll keep my eyes open for more. I tak, generalnie nagle to, że jesteśmy ostrzeliwani z każdej strony, przestaje mieć znaczenie, ponieważ Booker... O, i teraz może, mogę się mylić, może źle to zapamiętałem.
Wydaje mi się, że Booker łapie pociski dookoła siebie, nawet nim plecami. Nawet plecami, wiecie, możecie być obróceni w tą stronę, ale Booker i tak złapie, tak? Więc that's awesome. I to są wszystkie wigory w tej grze. I jestem zadowolony. I nie jestem pewien, czy przypadkiem Return to Sender nie jest opcjonalne. Ponieważ jakby chyba butelki z tym napojem już się nie pojawiają, o ile nie znajdziemy tego tutaj, nie wiem, opcjonalnego składziku. Generalnie model biegania Elizabeth jest trochę dziwny. Biegnie bardzo pokracznie, ale w sumie też biegnie w butach na wysokich obcasach, więc prawdopodobnie tak wyglądają kobiety biegające w butach na wysokich obcasach po prostu. Czy ja mogę coś jeszcze ulepszyć? Bo tutaj było, o właśnie, pan czarodziej. Gdzie jest pan czarodziej? Tu jest pan czarodziej. A nie, czy jeszcze nic. No dobra, no dobra. Najpewniej kolejny będzie miał już upgrade'y właśnie do... Mój Boże. Do wigorów. No właśnie. I tam prawdopodobnie pojawi się... ulepszenie Return to Sender. Na którym mi bardzo zależy. Hand cannon. Lubię póki co combo wyrzutnia rakiet i karabin. These lock when we pass through. We won't be able to return. Ta. Ścieżka w jedną stronę. I tak, tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Myślę, że zrobiliśmy sporo. Mamy ostatni wigor. Mamy wszystkie wigory już w tym momencie w sumie. Tak więc mamy też chyba wszystkie już bronie. Już żadnych nowych broni nie zobaczymy. Jedyne co, to będziemy zmieniać stare i ulepszać je. To jest okej. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie cieplutko. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach Bioshock Infinite. Bye bye.